Szukasz samochodu, którym podkreślisz swoją wyjątkowość, ale nie potrzebujesz niczego ostentacyjnie wielkiego? Oglądaj dalej, bo być może DS4 spełni Twoje kryteria. Partnerem dzisiejszego odcinka jest SJS Driving Academy. Instruktorzy SJS nauczą Cię jeździć bezpiecznie, mądrze i oszczędnie. Wydaje Ci się, że wiesz wszystko i niczego nie musisz się uczyć? Wpadnij na szkolenie. To się okaże. Co to jest DS4? To kolejny po DS3 Crossback, DS7 Crossback i DS9 model w gamie wywodzącej się z Citroena luksusowej marki w grupie Stellantis. Blisko 70 lat temu Citroen zrewolucjonizował motoryzację modelem DS. Kilkanaście lat temu Citroen postanowił wykorzystać dobrze kojarzoną nazwę modelu i uczynił z niej najpierw submarkę, a następnie osobną markę. Wszystko w imię lepszego wykorzystania platform i komponentów w ramach grupy. Czytaj, na luksusowym DS można zarobić więcej niż na popularnym Citroenie. O ile pierwsze modele DS3, DS4 i DS5 były w dużej mierze Citroenami z ciekawszymi projektami karoserii, o tyle obecnie oferowane DS3 Crossback, DS4, DS7 Crossback i DS9 to designerskie cacka na zewnątrz i wewnątrz. DS robi coś wspaniałego z zewnętrznym oświetleniem. W droższych modelach jest takie powitanie z obracającymi się elementami wewnątrz reflektorów. Tu poszczególne elementy podświetlają się i to jest taki drobiazg, ale naprawdę potrafi poprawić samopoczucie. DS4 to coś między kompaktowym hatchbackiem a crossoverem. Niby to bliski kuzyn Peugeot 308, ale kształtem bliżej mu do BMW X2, Lexusa UX czy Mercedesa GLA. Gabarytami zahacza nawet o Range Rovera Evoque czy Volvo XC40, chociaż ci dwaj konkurenci mają bardziej pudełkowaty tył nadwozia. DS4 możesz wybrać w wersji bardziej miejskiej lub Cross, która ma trochę czarnego plastiku na rogach zderzaków i w związku z tym ma się kojarzyć z crossoverami. Zanim zabiorę Cię na przejażdżkę DS4, muszę znów powiedzieć coś o klamkach. W modelach DS nie ma pewności, czy klamki będą działały tak, jak powinny, czy nie. Zdarza się, że podchodzę do samochodu i klamki wysuwają się odpowiednio wcześniej, ale bywa też, że podchodzę, a klamki pozostają schowane i to w sytuacji, w której mam kluczyk przy sobie. A kiedy kluczyk jest wewnątrz, a klamki zdążyły się już schować, to wywołanie otwarcia bywa skomplikowane, chyba że trzeba klamkę nacisnąć, ale nawet wtedy nie mam pewności, czy się wysunie. Czy naprawdę trzeba było komplikować prosty element, jakim jest klamka? Na pytanie, po co zostawiam kluczyk w samochodzie, odpowiadam, że podobnie jak w Peugeot 308, również tu nie da się wyłączyć zbliżeniowego otwierania i zamykania. To znaczy, byłem pewny, że tu się da, ale albo system się zresetował, albo i tak się nie da. A tak się składa, że w drodze z domu do bramy przechodzę obok samochodu i nie potrzebuję, żeby otwierał się i zamykał z ostrzegawczym piknięciem, szczególnie kiedy chcę wyjechać późno w nocy lub wcześnie rano. O wnętrzu i aspektach praktycznych DS4 porozmawiamy sobie później. Na pewno wnętrze jest nietuzinkowe, ale niezależnie od tego, jak ciekawe czy piękne jest wnętrze samochodu, nie zapomnij prawidłowo zapiąć pasów. To ja wsiadam w takim razie. Tak, zapraszam, nie, Marku. Żeby nie stracić wody. Dobra, woda na razie niech sobie stoi. Woda będzie ważnym elementem. To jest symulator dachowania, nie dachowania, tylko symulator zderzeniowy. On pokazuje, co się dzieje przy małej prędkości, jak mamy na przykład źle zapięte pasy bezpieczeństwa, ale również, tak, trzeba będzie w pasach, chyba że można opcję profesjonalną bez pasów, ale wtedy tam... W trawę ląduje. W trawę, dokładnie. Albo w barierkę, co gorsza. Pokazuje, co się dzieje z też przedmiotami, które mamy w ręce. W momencie, kiedy jedziemy, następuje uderzenie przy niewielkich prędkościach. Myślę, że zaczniemy sobie od zapięcia pasów. Poprawnie. Jak prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa? Myślę, że pod... Pod brzuszek, tak. Pod opąkę, jak to niektórzy mówią. Tak jest. O, tutaj mamy. Tak, to jest takie obusa. Jeżeli w okresie zimowym jeździmy, no to warto by wciągnąć kurteczkę.
a jak nie ściągamy kurtki, to przynajmniej żeby ją rozpiąć. Dociągamy pas, kasujemy luz i żeby on nam fajnie przechodził po części biodrowej, kostnej. Ja sobie tutaj sprawdzę, wszystko jest ok. Dobra, czasem lubi się podwinąć. Może ja tę butelkę będę jeszcze trzymał, dobra, żeby lepiej zasymulować. Okay. Dobrze, ta butelka waży pół kilo, ważyliśmy na takiej fajnej wadze, ale nie uprzedzajmy faktów. Dokładnie. Czy jesteś gotowy? To się zaraz okaże. Ta barierka jest mocna? Mocna. O, wypadło. Wypadło, okej, okay, mocne szarpnięcie. Jaka to była mniej więcej prędkość? To była prędkość tak zwana parkingowa, czyli myślę, że do 20 km na godzinę to jest cały maks, bo to w zależności też od masy osoby, która siedzi. Ta butelka, no w zależności od prędkości, 20 km na godzinę około 3 kg może nawet ważyć. No rzeczywiście poleciała tak, że nie mogłem jej utrzymać. Dokładnie, ale zobacz też, myślę, że na filmie będzie to widać, jak cię pociągnęło. Tak, szarpnęło mnie, aż taki, powiedziałbym, ból, nie dyskomfort. Dokładnie, to niewielka prędkość. Mhm. Jeżeli prędkość byłaby wyższa, na pewno byłoby mocniejsze szarpnięcie. Mhm. Jakbyś miał za luźno pas dopięty, tak jak teraz tutaj się lekko nadluzowało, tak, to bym to poleciał. Myślę, że dość mocno by cię od tego fotela oderwało. Co się dzieje z taką prostą butelką czy innym przedmiotem przy wyższych prędkościach? No niestety może nam wlecieć w pasażera, albo na przykład jak mamy coś luźno z tyłu na fotelach niezabezpieczone, po prostu wpadnie w nas. Pokażemy jeszcze na wadze, ile takie coś waży przy prędkości takiej zwykłej, miejskiej, 50 na godzinę i powiedzmy, nie wiem, jeszcze droga szybkiego ruchu 120 na godzinę. Dokładnie. Taki przedmiot bardzo prosty. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Jak się z tego... Jak się z tego teraz... Już Ci pomogę wysiąść. Dobra, dzięki. A my wracamy do samochodu. No, to teraz możemy bezpiecznie ruszać w drogę. DS4 dostępny jest z silnikiem benzynowym wysokoprężnym lub z napędem hybrydowym typu plug-in działającym wraz z silnikiem benzynowym. Do wyboru mamy benzynę 3-cylindrową 1.2 o mocy 130 koni lub 4-cylindrową 1.6 o mocy 180 lub 224 koni mechaniczne i jeszcze 130-konny diesel 1.5, również 4-cylindrowy. Wszystkie te jednostki współpracują z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów. 180-konny silnik benzynowy jest też wykorzystywany w hybrydzie typu plug-in, która wraz z motorem elektrycznym ma 225 koni mechanicznych. Ta wersja nazywa się e-Tense i właśnie taką wersję dostałem do testów. To ten sam napęd, co w Peugeot 308, którego testowałem parę miesięcy temu. Motor elektryczny zasilany jest z akumulatora trakcyjnego o pojemności 12,4 kWh. Obiecywany zasięg w trybie bezemisyjnym do 55 km. Potem samochód przechodzi w tryb zwykłej hybrydy i działa mniej więcej tak jak hybrydy Toyoty. Czyli motor elektryczny wspomaga lub na chwilę zastępuje silnik spalinowy tak, aby zoptymalizować zużycie paliwa. Peugeot 308 jeździłem w zimie i wtedy z obiecywanych około 60 km zasięgu udało mi się osiągnąć niecałe 40 w trybie elektrycznym. DS4 jeżdżę już wiosną, kiedy temperatury w ciągu dnia sięgają niskich 20 paru stopni. W takich warunkach w mieście udało mi się przejechać 50 km na prąd. W Polsce w standardzie jest ładowarka pokładowa 7,4 kW, więc ładowanie do pełna z wallboxa potrwa pewnie ze 2 godziny, a ze zwykłego gniazdka około 6 godzin. Wprawdzie jazda na prąd w trasie nie ma sensu, bo samochód zużywa wtedy dużo energii, ale napęd elektryczny pozwala jechać z prędkością do 140 km na godzinę. Jednak aby osiągnąć taką prędkość w trybie elektrycznym, trzeba ostrożnie operować pedałem przyspieszenia. Mocniejsze jego wciśnięcie powoduje uruchomienie się silnika spalinowego i przejście w tryb hybrydowy. W związku z tym sprint od 0 do setki zawsze odbywa się z udziałem silnika spalinowego. Nie da się wymusić jazdy w trybie elektrycznym, jak na przykład w Lexusie NX450H+. A propos czasu od 0 do setki, producent obiecuje 7,7 sekundy. W trybie sportowym udało mi się osiągnąć 7,9 sekundy, a w trybie normalnym 8,5 sekundy. Po wyczerpaniu się energii w akumulatorze trakcyjnym w trasie DS4 zużywa 7,8 litrów na setkę.
ale nawet w trybie hybrydowym samochód jest jakby zdławiony. Peugeot 308 sprawiał, i podkreślam to słowo sprawiał, wrażenie bardziej dynamicznego. DS jako marka wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami, które w innych markach bywają niedostępne. Na przykład kompaktowy hatchback crossover ma w wyższych wersjach wyposażenia adaptacyjne zawieszenie skanujące drogę przed pojazdem i przygotowujące samochód do pokonania nierówności. W tym samochodzie, czy w tej marce, to się nazywa DS Active Scan Suspension. Podobne rozwiązanie stosowane jest w wyższych modelach marek premium, czy nawet w autach luksusowych, takich jak Rolls-Royce. Czy to działa? Tak, ale nie do końca, to znaczy w DS7 Crossback można było łatwo znaleźć limit działania systemu, który skanuje drogę przed pojazdem, ale skręt o 90 stopni w jakąś dziurawą drogę sprawiał, że przez chwilę zawieszenie musiało radzić sobie samo z nową sytuacją. W DS9 zdarzało się, że adaptacyjne zawieszenie wydawało takie nieprzyjemne dźwięki, które często pojawiały się na przykład w adaptacyjnych zawieszeniach aut z grupy Volkswagena, żeby daleko nie szukać. Nie byłem w stanie zreplikować tego dźwięku, tego problemu pod kamerę, ale podejrzewałem, że ponieważ test odbywał się zimą, to może amortyzatory musiały się rozgrzać. Teraz wiosną chyba znalazłem przyczynę dźwięku i znowu mam wrażenie, że to studzienki. Tak jakby system widział studzienkę, ale zakładał, że jest zlicowana z nawierzchnią. Naiwni ci Francuzi. Z plusów jest dobrze działający adaptacyjny tempomat i system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. W stosunku do np. DS9, tu przede wszystkim cała obsługa powyższych systemów jest już na kierownicy, jak w Peugeot 308. A po drugie, system jest lepiej zaprogramowany i nie domaga się ciągle potwierdzania, że trzymam ręce na kierownicy. I nareszcie znalazłem zastosowanie dla systemu DS Night Vision, to znaczy wiem, że jego zadaniem jest rozpoznawanie pieszych i zwierząt z odległości nawet 200 metrów i ostrzeganie mnie o nich, ale w Peugeot 508 działało to gorzej. Albo łosie są po prostu większe i ciekawsze niż piesi. Wyciszenie jest przyzwoite, ale bez przesady. Widoczność taka sobie. Po pierwsze, prawy i lewy słupek A ograniczają widoczność, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania. Po drugie, opadająca linia dachu sprawia, że w lusterku widzę pojazdy niedaleko za pojazdem, ale nie widzę dalej wstecz. Podobny problem pamiętam na przykład z Toyoty Aygo. Tam też tak dach opadał. Widoczność wstecz można próbować poprawić, nie wiem, jeszcze opuszczając fotel niżej, jeśli sięgniesz do przycisku, ale wtedy możesz mieć problem z widocznością do przodu, bo DS4 ma wysoko poprowadzoną linię okien, więc musiałem unieść fotel, czego zwykle nie lubię robić. Przy okazji, elektrycznie sterowane fotele działają, ups, nie ten przycisk, tylko przy włączonym zapłonie, teraz jest właśnie włączony. Wracaj. W DS4 widać nowe elementy wnętrza, które trafiły już też do nowego Peugeot 308. Oprócz wspomnianych wcześniej przycisków na kierownicy, pojawił się nowy selektor zmiany biegów schowany w tunelu zamiast wystającego lewarka. Niestety zniknął też analogowy zegarek, który był kiedyś wyznacznikiem aut premium. Dziś liczą się ekrany. A propos ekranów, ten przed kierowcą jest mniejszy niż w DS9 i grafika już nie skupia się tak na rąbach. Rąby zniknęły też z głównego wyświetlacza systemu inforozrywki. Jedyny widoczny rąb jest na niecodziennym wyświetlaczu przy selektorze biegów. Do czego służy ten mały wyświetlacz? Logika podpowiada, że to może być, nie wiem, taki gładzik do obsługi systemu inforozrywki, a może panel do wyświetlania skrótów, takich najczęściej używanych aplikacji. Trochę tak, ale nie. To znaczy, po dłuższym przyciśnięciu małego wyświetlacza na dużym ekranie pojawiają się skróty, które można wybrać jak kursorem myszki. W fabrycznej nawigacji można też przybliżać i oddalać obraz oraz wpisywać adres, rysując litery palcem na małym wyświetlaczu. Problem w tym, że aby wpisać adres, najpierw trzeba kliknąć Szukaj, a to można zrobić tylko palcem na dużym ekranie. Pisanie palcem też trzeba włączyć na dużym ekranie, a rozpoznawanie liter pozostawia wiele do życzenia. Komendy głosowe są, ale po angielsku. Działa na przykład sterowanie klimatyzacją czy nawigowanie do zapisanych celów, takich jak dom czy praca. Mercedes to nie jest. Set temperature to 20 degrees. I'm hot. Navigate home.
Sam system inforozrywki jest jakąś wariacją na temat tego, co widzieliśmy w Peugeot 308, ale tam jest o wiele bardziej logiczny i te dodatkowe wyświetlacze tu ze skrótami coś wnoszą w przeciwieństwie do tego gładzika. Jest widok 360, ale widzę tu spryskiwacz kamery. Nie dało się tego skrócić o milimetr i sam system ładuje się długo, na tyle długo, że kamera cofania potrafi nie działać, kiedy już cofam, bo system najpierw uważa, że trzeba poinformować mnie, że o, załadował się profil. Podstawowe fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji są pod wyświetlaczem, ale temperaturę i tak trzeba będzie uruchomić i tu jest takie coś. Muszę nacisnąć przycisk, a potem tu działać na ekranie. DS jest też dumny z niewidocznych nawiewów powietrza, są jak najbardziej widoczne, po prostu dziwnie się je ustawia. A, no i boczne nawiewy wylądowały teraz na drzwiach, jak w DS3 Crossback. Przełączniki do ryglowania zamków i sterowania szybami są na szczycie drzwi, podobnie jak w Land Roverach i oczywiście, że zastosowano na nich czerń fortepianową, więc kurz i odciski palców mam teraz w zasięgu wzroku. Miejsce na telefon jest małe, szczególnie jeśli chcesz podpiąć telefon na kablu, a chcesz, bo Android Auto jest przewodowe. I jeszcze są tu uchwyty na napoje, więc robi się naprawdę ciasno i mało elegancko. Nie rozumiem, dlaczego telefonu nie można było schować pod podłokietnikiem, gdzie jest schowek chłodzony, co sprzyjałoby ładowaniu bezprzewodowemu. Mieści się tam jedna butelka, w DS9 mieściły się dwie. Kieszenie w drzwiach są ok, schowek przed pasażerem średnich rozmiarów. Crossover czy hatchback, drzwi zasłaniają progi i to jest plus. Minusem są same progi, które są bardzo wysokie i szerokie. Jest to problem, szczególnie przy wsiadaniu do tyłu, gdzie jest zaskakująco mało miejsca. W tej chwili fotel kierowcy jest w mojej normalnej pozycji, ale teraz poproszę o wyłączenie silnika, otwarcie drzwi. I teraz ten fotel przesuwa nam się do tyłu, żeby ułatwić wsiadanie i wysiadanie kierowcy. I tyle miejsca zostaje z tyłu, kiedy kierowca jest na przykład wyższy ode mnie. Poza tym z tyłu są nawiew klimatyzacji, porty USB, kieszenie w drzwiach i podłokietniku z uchwytami na napoje. Jest przebicie do bagażnika, ale klapa dzielona jest w proporcjach 40:60. Klapa bagażnika otwiera się elektrycznie, ale nie da się jej uruchomić takim machnięciem stopy pod zderzakiem. Można ją otworzyć albo przyciskiem na kluczyku, albo przyciskiem między zderzakiem a klapą. Czyli jednak ktoś doszedł do wniosku, że przycisk tu nad rejestracją nie jest tak oczywistym rozwiązaniem, jak zakładali projektanci DS5. W związku z napędem hybrydowym bagażnik ma 390 litrów pojemności, w wersjach spalinowych jest to 430 litrów. Po złożeniu oparć jest 1240 litrów. I oczywiście, że płaska przestrzeń ładunkowa czy miejsce na półkę są dla cieniasów. Haczyków oczywiście też nie ma, bo torby z butików lądują na kanapie, a zakupy przywozisz do domu rowerem z organicznego targu. Cennik DS4 jest skomplikowany i pełen niespodzianek. Ceny DS4 zaczynają się od 119 900 zł za wersję Bastille ze 130-konnym silnikiem benzynowym. Potem są jeszcze wersje Bastille Plus, Trocadero, które można zamówić też jako Cross, Rivoli oraz Rivoli Cross, a do Bastille Plus można zamówić pakiety Performance Line i Performance Line Plus, co może wykluczać się z napędem e-Tense. Testowy egzemplarz to e-Tense Rivoli bez Cross, od 208 400 zł, a z dodatkowym wyposażeniem jego końcowa cena wynosi 250 800 zł. DS4 to samochód, który ma za zadanie podkreślić Twoją indywidualność za wszelką cenę. I spodziewam się, że właśnie w tej niszy pozostanie, bo mając do wyboru rozsądniejszego Mercedesa GLA, równie nietuzinkowego Lexusa UX, czy po prostu bardziej funkcjonalnego Range Rovera Evoque, niełatwo będzie zdecydować się właśnie na DS. A może ja nie mam racji? Jak Tobie się podoba DS? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie.